niesamowicie niezwykłe rzeczy zdarzały się. Na przykład? No myśmy raz wybrali się z doktorem, ja byłem już księdzem. My razem z nim pojechali do Energodaru. To jest miasteczko niedaleko Zaporoża. Tam jest atomowa stacja. Elektrownia, atomowa elektrownia. Ta pani czekała nas, no bo tam mieszkała. Fajne miasto, cywilizowane, materialnie zabezpieczone, niesamowicie. Tak. I wieczorem przyszedł jej mąż. Przyjechał autem, takim dla więźniów i nas aresztował. On właśnie pracował w takim biurze po zachowaniu praw sowieckich. I mówiłem tej swej żonie, że on nie może to dopuścić, żeby w jego domu byli księża, on ich nie aresztował. Wyposażył nas do tego i powiedział. I co było dalej? Dalej odniósł nas za miasto. Stał i mówił, ja musiałem tak zrobić, żeby moja żona nie pochwaliła się komuś, że ja was nie aresztował. Ale jeśli pan, jeśli ksiądz jest prawdziwym księdzem, to proszę wyspowiadać moją mamę. Zaprowadził doktora do mamy. Doktor mamy wyspowiadał. Jego mama czekała na spowiedź. I przyjechał nas z powrotem. Żona płakała. My milczeli. On nic nie powiedział. I myśmy wrócili z tej podróży. Doktor powiedział, że cała ta podróż warta tego, żeby wyspowiadać tamte kobiety. Który to był rok? To 86, gdzieś tak, 86 rok. To jeszcze pełnia sowieckiego systemu. Także bywały wydarzenia